pierwszy raz widzę, żeby Hienołak używał magii. A czarnej magii to już w ogóle. Hienołak sam z siebie nie wybrałby drogi Many. Pewnie go ktoś przeszkolił albo zmusił. Wspominał o Mrocznej Pani. Może to ona przekazała mu taką moc? Możliwe. Założę się, że to ona stoi za nasłaniem bandytów, by ukradli miecz. Musimy odnaleźć Monikę i Knolana, ale... To pewnie dlatego nas zestrzelili. I to my jesteśmy tymi obcymi. Mroczna Pani nie chce, by jej przeszkodzono. Musimy znaleźć pozostałych. Wtedy coś zaplanujemy. Zaplanować powinniśmy ucieczkę. Zajmijmy się działem i dostańmy się do Złomowa. Thank you.
moje plecy. Knolan, nic ci nie jest. Byłeś w beczce. Mamy nie pytać? Nie, nie chcecie wiedzieć. Co za zbieg okoliczności. Rozwaliłem beczkę akurat jak przechodziliście obok. Ależ to się złożyło. Co ci się stało? Nie mamy czasu na pogaduchy, twardzielu. To opowieść na później. Teraz musimy zająć się bandytami na usługach podejrzanej paniusi. Wiemy, mają artefakt. A może i kilka. Poza tym miałeś rację. Na wyspie jest mana. No jasne, że miałem rację. Ha. No to oficjalnie możemy się w to zaangażować. Cieszę się, że jesteś cały. Tylko się nie rozczulaj, żelaźniaku. Mamy zadanie do wykonania. Bandyci ciągle paplali o złomowie i jakiejś ważnej przesyłce do tego miejsca. Chodzi o starożytne ostrze. Być może. Robicie mnóstwo rabanu na wyspie, więc już wiedzą, że tu... Wygląda na to, że ta ich szefowa jest z tego powodu wściekła. W końcu jakieś dobre wieści. To mi się podoba. A może przed walką uda nam się coś jeszcze golnąć? Nie, dzięki. A, no tak, ty nie pijesz. No, to do złomowa. A, te plecy mnie... Thank you.
Thank you.